Dobra, kupujemy BMW E60 M3. Nie jest to duży przeskok. Zobaczmy statystyki. 1, 3, 2, 3. Dobra, nie kierujmy się wyglądem, tylko weźmy sobie jeden wyścig. No właśnie. Mam prostowane koła. Mam blacharkę do skończenia, ale wołaj w razie czego. Aktywne. Wygaski na fotoradarze. Nic nie zrobiliśmy. No i auto. Garaż. Personalizacja. Zawieszenie. Nie wiem, jak się będzie tym jeździć. Czy to bardziej na tył nie powinienem zarzucić? Pod drift. Nie. A co, zaginęła w akcji? Da, nic nowego. Pomyślałem, że skoro jesteście w ekipie, to może często się widujecie. Ale nie zawsze. Czy mówiła ci kiedyś, co się stało z jej ostatnią ekipą? Jest. Wyjście. Mówiła, że nie mogli znieść presji. Tak, coś w tym stylu. Uważajcie na siebie, dobra? Pogadam z nim, jak przyjdzie. Okej, na razie. Trzeba jakiegoś samochodu, żeby te billboardy móc zniszczyć. Z tamtej strony. Kafle za nic.
Wiem, że sporo jeżdżenia będzie mnie czekało później, jak będę chciał pogarnąć te rzeczy poboczne. A będę chciał te billboardy i tak dalej. Jest tego dużo. Tu się jakaś Mazda przydała, szczerze. Te gwiazdki. Wrzenie 2-3. I to się wydaje szybki, łatwy tor. Także potem od razu lecimy do salonu i kupujemy. To jeszcze przy okazji tam skateboardu dostałem i tak dalej. Także bierz mi. Będzie ta 90 wyglądowo moim zdaniem krótsza, nowsza, no ale te osiągi większe. BMW miałem kupić szczerze 5 odcinków temu. Czy 60. Tu za billboardy, za graffiti i za te wszystkie inne głupotki można odblokować też samochody. Szkoda, że mówił co? Suplice. Co ci się wyrobić nie potrafią? Meta. Dycha. Ponad. Dobra, oni jeszcze jadą. Ja mam 92 tysiące. 92 tysiące powinno starczyć, prawda? Także bierzemy betę. Tą betą możemy pojechać sobie na jakieś 120 nawet. Na jakiś gwiezdny pył czy coś takiego. Żeby samemu się ospać z tym wszystkim. Nitro? Skąd? Ej, jedzie to. A to nie jest ulepszone w ogóle. Hej. Hej. To... co słychać? Niewiele. Wszystko gra? Tak. Brakuje ci jazdy, co? Ale ty nie wiesz jak. Czasem nawet marzy mi się puchnąć go karta dzieciakom sąsiadów.
Różowy i ma pedały. Jaką potrafi rozwinąć prędkość? Z górki jedzie całkiem szybko. Słuchaj, mam trochę gotówki, może... Nie, dzięki. Doceniam, ale to moja odpowiedzialność. Już cię nie zajmuję. Na razie. Pojedźmy do garażu. Za 8 kapki co mogę kupić? Chyba niewiele. Wow, ładna fura! Dzień. Zróbmy sobie jakieś wyścigi za dwa. Będziemy mieli pieniądze. Zrobimy nowe. Na podstawie tego można ocenić. To odcina jest. Już tu się dłużej nabiegło na tego zala. No on tu dłużej nabiegło na tego zala. Mopsy. Rzekomo. BMK. Nie wiem, czy RX-a sobie nie kupić po prostu pod drifta. Będę musiał. Wcześniej BMW nie dałem rady chyba tutaj pierwszego miejsca zdobyć. Tak, na drugim kończyłem.
tu lepiej wchodzi drift. Można. Tu on chce się ślizgać, tak. To tu trzeba ręcznego napierdalać, nie jest taki sztywniutki. Też się nie uda. Jebany drift. Mam szansę jakąś realną. Widzę ją. Już chyba tej szansy nie widzę. Że niektóre rzeczy widzę, że się nie zmieniają, takie moje pierwsze miejsce na tym wyścigu. Ważne, jakbym był blisko, nigdy nie będę pierwszy. Ciekawe. Dobra, spróbujmy zrobić jakiś wyścig śmieszny. Na przykład taki wyścig. Hideout. Można mieć 120. Zaczniemy drifty tutaj robić. Hej, ty od Lukasa. Mówił, że chcesz się spotkać. Ludzie o tobie gadają. Pewnie nie bez powodu. Ponoć nie lubisz wyścigów. Potem. Tak, to prawda. Interesuje mnie, jak dobrze prowadzisz, nie jak szybko. Wskakuj, przekonasz się. Chyba ci się spodoba. Zaczynamy! Dobra, dodajmy gazu. Bierzesz zakręty na szybkości. Żeby zacząć drift, zakręty na szybkości? Skręć. Potem znów szybko gaz, by go utrzymać. Jeszcze raz. Ciśnij gaz i skręć. Potem użyj gazu, by utrzymać prędkość. Jeszcze raz. Dodaj gazu i znowu. I kontruj. Dość gadania. Chyba chcesz wsiąść za kółko. Na początek podstawowy drift. Pamiętaj, wciskasz gaz i skręcasz.
czujesz? Brawo! Dobra, nieźle. Teraz spróbuj przeciągnąć ten drift. Bierzesz zakręt i wciskasz gaz, żeby zwiększyć poślizg. Prostujesz i odpuszczasz gaz, żeby zmniejszyć. Nie zupełnie. Spróbuj utrzymać ten drift. Grunt to panowanie nad wozem. Ten samochód jest strasznie ciężki. Drift jest lepszy, gdy w nic nie uderzasz. Świetnie kontrolujesz wóz. O co chodzi? Jest strasznie ciężki. I o to chodzi. Dajesz dalej. Co jeszcze nie to? Przeciągnij ten pocisk. Dobrze, teraz dodajmy trochę stylu. Utrzymaj prędkość i poślizg tak długo, jak się da. A jeśli naprawdę chcesz się popisać, spróbuj jechać jak najbliżej barierę. Kontrolujesz wóz. Dasz radę jeszcze raz? Świetna jazda. Jeszcze raz. Dobra, koniec treningu. Może przejedziesz teraz ten tor na serio? Mogę swoim. Pamiętaj, co mówiłem. Wciśnij gaz, żeby zacząć. Potem prowadzenie i kontrola zależą od ciebie. Nie podoba mi się ten samochód, ale to bardzo. Okej. Pokaż, co potrafisz. Cel 40 kawki. No dalej, jeszcze trochę. Naprawdę dobrze sobie z tym radzisz. Ale ja już mam. Czy nie? No, nie obijasz się. Uf, naprawdę nieźle. Spróbuj dłużej następnym razem. Dobrze, dobrze, oby tak dalej. Mamy pecha. Całkiem, całkiem. Dobra, jedziemy do mety i tyle. Konkurencja nie ma szans. Szlak, kto tu kogo uczy? W ogóle dzisiaj z rana miałem wstać budzikiem, a włączyłem telefon i w pizdu. Spodziewałem się, że będziesz dobrze driftować, ale nie, że aż tak. Dostałem pieniądze? Opony do driftu. Okej. Okay. Wpadnę do warsztatu i zostawię ci nowe opony. Chcę zobaczyć, co potrafisz z porządnym sprzętem. Dzięki. Nie ma sprawy. Dam znać, jak będę gotowy. Thank you.
Garaż. Idziemy do garażu. Dobra, ulepszamy to. Hej, a jak tam Wayne? Wprowadził cię Barka na driftu? Elita. Napęd.